Now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you're new, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, loved and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What he has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I looked the boast and did it my way. Gdzie klaski? Bardzo serdecznie witamy w drugim programie Pardon to tu TV. Przed nami dużo ciekawych, nieśmiesznych sketchów, ale też, co ważniejsze, bardzo fajne koncerty. Więc niebawem usłyszycie pierwszego artystę. Artysta związany ze środowiskami Lado ABC i Milieu Cephal. Przepraszam. W ostatnim odcinku Milieu Cephal. Gitarzysta takich zespołów jak Jawa i Opla. Przed wami Piotr Bukowski.
Thank you.
Thank you.
Ach, cóż, trzeba byłoby chyba odpowiedzieć, że kiedy nie pytasz, to wiem, ale kiedy zapytasz, to po prostu nie mam pojęcia, tak jak to mówił Augustyn. Także myślę sobie, że po prostu jest to jedna z podstawowych kategorii fizycznych, które w ostatnim czasie, na początku XX wieku, została uznana za względną, a wcześniej taka nie była. Wcześniej była uważana za absolutną, tak? Absolutną własność bytu, która, nie wiem, jest ukierunkowana w jedną stronę, która warunkuje wszystkie wydarzenia, porządkując je w świecie zgodnie z jakąś taką linearną logiką, wektorowo skierowaną w jedną stronę, prawda? A później można, dyskusje toczyły się, na przykład Kant atakował pojęcie czasu jako kategorię, która dotyczyła bytu, a uznawał, że ona była... Okay, thanks. Yeah, I have plenty of equipment. And may I introduce you to our Pardonto 2 painting sessions? How long would this take? Around 10 minutes, I guess. Maybe we can do some conversation, English conversations. What do you do on a computer? I like, we know each other for plenty of time. What have you been doing up there? Mostly working. Well, I try to work. I'm a journalist and I have a lot of text to write and to proofread and things like that. What do you do? This and that. With some easy listening music. Again? I think it would be good if we had some easy listening music, you know, like in art. Yeah, art and easy listening music. Like That's the regular rhythm of my life. So you went to art school?
Will this be abstract expressionist or cubist? I try to be a realist. Realist? Yeah. That's radical. It's quite radical, yeah. And you, as a journalist? I write about real estate. So. Okay, yeah. So who are your favorite artists? I mean, which ones inspire you most? Like the best ones are like the Finnish couple and like, yeah, Piotr Bukowski. Which one, sorry? Piotr Bukowski, Finnish couple, yeah. Jerry and the Pelican System and Victoria Jakubowska, you know? No. Okay. You must try them out. Oi maamme Suomi, synnyn maa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa. Kun kotimaata pohjoinen, maa kallis isien. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa. Kuin kotimaata pohjoinen, maa kallis isien. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie ze stadionu. Jesteśmy już, tak? Halo, halo, raz. Czy widać logo klubu? Widać logo klubu. Widać nas za oknem. Jesteśmy na zewnątrz, Państwa. Witamy na stadionie Wembley, gdzie dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia. Otóż za nami, jak nam podaje nasza redakcja, ma się odbywać konkurs kometki państw byłego bloku rysunkowego Wrzawa. Emocje gorące, ludzie krzyczą. Co oni krzyczą, Michał? Słuchaj, ja gram w kometkę od 100 lat i ja kometki od 100 lat kurwa nie widziałem. To znaczy, wiesz, to tak jak prawdziwy jazzman. Jakby nie gra jazzu, tylko teraz muzycy idą w różne kierunki, reggae, funk. Jakie? No różne, elektronika, reggae, funk, techno. Północ, południe? W każdym bądź razie ja mam też silny imperatyw, takie ciśnienie kurwa na zwycięstwo, nie? Strasznie jesteś taki zagotowany. W sensie tak, no przed zawodami. Czemu? Zawsze się we mnie gotuje przed zawodami, a kurwa zawody jakoś nie mogą się zacząć. Wciąż nie widzę kometki wokół siebie, ani nigdzie, no nie wiem. Może trzeba patrzeć w niebo, w gwiazdy. Słuchaj, to jest zaklinanie rzeczywistości, czarna magia, fatalne zauroczenie, jak... A niebo byś narysował nocne czernią czy ciemnym granatem? Wiesz co, to było w relacji takiej pociągu Bydgoszcz-Kalisz. Ja wtedy jechałem z chłopakami tam na taki happening, nie? Artystyczne takie, to były lata... Happening? 80. XVII wieku i tam graliśmy frytę normalnie, wiesz, w tamtych czasach, wyobrażasz to sobie? Tak, wyobrażam to sobie. No i wiesz, tutaj ja już... Bardzo dużo mówisz. Ja już trochę przegrałem. Ile już lat mówisz?
Ja już z ostatnim czasy nie pamiętam w ogóle, wiesz, budzę się i nie pamiętam swojego imienia. A jest ci sucho w ustach, jak się budzisz? Może mówisz przez sen też? Słuchaj, budzę się i mam dziwne objawy. Podobno... Pokazują nam pauzę. Ale to poszło? Dobra. Yeah. I guess that's arts, you know? That's what happens in arts. Sometimes there's a gap which you must fill in. Yeah. I think I'll continue on this project and we go to the next section. Ja będę. Attention in fine arts. And so, Nathan, I think I'll continue during the next concert. But do you do arts also? You draw, okay. I think you have to have your microphone, but you don't have it. Yes, I draw a little bit, only sometimes. What in particular? Yes, portraits. I like doing portraits. So, people. Do you like to like do a portrait of me or something? I could do. You mean after this? I could. Yeah. Now, like a quick sketch. Yeah, like a quick sketch.
Yeah. All right, but I have to imagine some situation. Cause yeah, I can. Yeah, like you play. I play an instrument. I play saxophone. Oh, that's difficult to draw saxophone. It's pretty difficult. Yeah. But I could try. It's possible. Yeah. Well, I'll have to imagine that, and yeah, yeah. Maybe if you put your hair down. Yeah. I'm having hair like this. Or yeah, like yeah. When I play saxophone, so. So it's like you can imagine and just draw it. Draw okay. It. All right. I will do that then. Right now, okay. But you're nearly finished? Huh? I think I'll finish in the end. Okay, so I must think about this. Visualize. How is it? Yeah. Sorry.
Yeah. Do you have to play such a complicated looking instrument? Could you play the kazoo or something instead? Or a little whistle? Just show it to us. Show it. What? Your drawing. After what? 5 minutes? Yeah. My God. Again. Whoa. Wow, that was quick. Jazda! Proszę Państwa, stoję na zewnątrz już od 5 chyba lat, przyrósł mi mikrofon do twarzy, ale znajdujemy się przed Pardon to tu, gdzie dzisiaj stoi obok mnie Michał Kasperek. Mikrofon jest włączony, także ktoś macha. Pogoda jest taka, że jakiś front widzę, że macha w górę, jest kciuk w górę, lecimy. Jazda, raz, witamy. Nie, jest coś nie tak, coś jest jak w życiu, tak, kciuk w górę, ja już nic nie widzę. Ciemnica, no. Ciemnica, jaśnica. Szać. Zaszło mi chmura okiem. Zaschło mi też trochę. Chciałbym się napić czarnej kawy, jeśli mógłbym poprosić. Jeżeli ktoś nas słyszy, proszę przyjdźcie po nas, bo stoimy już tutaj bardzo długo, jest nam bardzo zimno. Nic nie widzę. W środku się zrobiło ciemno, chyba Pardon się właśnie zamknął. Ja się strasznie martwię. O te kotki zostawiłem, kurde, kotki. W środku? W piwnicy, no, zamknąłem te kotki, no. Pardon, jest piwnica? Nie, tam u siebie, w bloku, nie? Na podwórku. Aha. I wiesz, no, chciałbym też już tutaj oblecieć kilka spraw jeszcze po drodze, nie? Mamy czas, mamy miejsce, słucham ciebie. Czym się byś chciał się podzielić z naszymi telewizami? Nie pamiętam tego pierwszego razu, jak, wiesz, ja od lat, jak już ci wspominałem, nie widziałem tych kotków, no. Tak, bo jak byliśmy poza wizją, to ty mi wspominałeś o tym, że budzisz się rano z takim wyschniętym językiem oraz taką fryzurą w kształcie giewontu. Czy to prawda? Totalna panika, ciemnica na drodze. Ja jakby, wiesz, jadę takim szosą donikąd. Aha. W pewnym momencie, wiesz, zauważyłem, że te krzaki nieopodal mojego ogródka, one wysiewałem jakieś takie dziwne, wiesz, tak, coś dziwnego z nich leci, jak wieje wiatr. Właśnie, bo to o tym dzisiaj też musimy mówić o wietrze. Podobno miał to być jakiś konkurs paletki, coś tak nam, takie nam podano info tutaj z Prawda Produkcji, ale że wiatr zwiał paletkę, to wydaje mi się bardzo dobry tekst padło, ale cóż, o ten wiatr, tak, wiatr się daje we znaki od rana, mi na przykład zwiał ojca rano. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, ale czasami też są dobre efekty wiatru, wiesz, jak pozytywny taki high łapiesz od wiatru. Aha. Znasz ten stan? Nie. Jak się zwiewa, tak wiesz, wpierdala cię w słup i tak dalej. To kojarzę, tak, ale tak lewym boczkiem, jak się ten słup, biodro się tam łamie na tym metalu latarni ulicznej, to znam. Fantastyczna przygoda, w szczególności teraz w czasie COVID-u. No jakby zobaczyć te szpitale, wiesz, pracujące pełną parą. Jest to ekstra temat w ogóle, wiesz, nie uważasz? Ekstra temat. Więc, wiesz, ja bym chciał życzyć telewidzom
wiele szczęścia i bo szczęście się liczy w życiu najbardziej. Ekstra temat. I oczywiście pomyślności, bo nie. Ekstra temat. Niedługo będzie nowy rok i wejdziemy w nową erę wiadra. Zupełnie nowa jakość, ekstra temat. I zapowiedź sukcesu na całe, kurde, przyszłe lata. No, no, no. A teraz, wiesz, kontynuując te tematy, po trawersie, jak McKinley się wspomina. Mówiliśmy też, o tym dzisiaj tak jest, wcześniej rano mówiłeś, że jak stajesz do walki, to ten trawers ci nieraz przeszkadza. Patrzcie, jest jednak otwarte. A, to jest otwarte? No to... Ty, Mekale, oni nas, kurde, wiesz, w jakąś dziwną sytuację wdali, bo my tu od próby stoimy, no, także już z dobre półtorej godziny. Świetnie. Na szczęście jest z nami pan Daniel Radke, szef tego całego tutaj wydarzenia, czyli było otwarte. Nie, nie jest otwarte. Nie, dobrze, że tu stoicie, bo ten lokal nie jest otwarty, on jest zamknięty, więc... Ale może przejdźmy do pogody już powoli, bo już... Skoro nie ma o czym mówić, to przejdźmy do pogody, oczywiście. Tak, więc pogoda na następne 4 dni, a mianowicie jutro mamy sobotę. O, to fajna jest. Czyli mamy 3 stopnie. To dzisiaj jest co w takim razie? Dzisiaj jest jeszcze piątek chyba. Dzisiaj jest, tak, piątek. Dziękuję. Czyli dzisiaj jest piątek, czyli za chwilę będzie troszeczkę padało, czyli nawet no mocno, wyżej. Mocno, patrz, wyżej, patrz. No, nawet mocno będzie padało. Ale o, patrz, tu. Mapę, nie? Nieźle. Zaraz będzie... Czy to jest nowy kształt Polski? To jest... Tak, to jest nowy kształt Polski, tak. Tak to wygląda. Ja może opiszę, co ja widzę, bo tutaj na tym ekranie u pana Daniela Polska ma kształt takiego zęba... bardzo mi miło. Tymek. Daniel, bardzo miło. A ty? Pan Michał jestem. Bardzo miło, więc... W części takiego wielkiego zęba, który wyrasta z czoła jakiegoś stwora i tu mamy, widzę, w Warszawie mamy 2 stopnie, tak? Obecnie mamy 2 stopnie, natomiast jutro mamy 3 stopnie. Ale w tym bikini tak wiesz. W niedzielę mamy 2 stopnie, w poniedziałek 4 stopnie i tak naprawdę słońce zobaczymy dopiero w środę przez 2 godziny. Ale depra, co? No i chyba tak już zostanie, nie, w tym roku. Proszę Państwa, moim zdaniem 2 godziny to ciągle całkiem super. Ja uważam, że zawsze wanna jest fajna. Jakby ciepła wanna. Wanna. No właśnie obecnie szukam mieszkania i tak się zastanawiam, co jest ważniejsze, wanna czy balkon? Wiesz co, znam kilka... Wydaje mi się, że ciepło domowe. Zwierzę, kot, kurz. Już miałem zwierzę i kosa. Nie pamiętasz? Oczywiście. Cześć! Zatem oddajemy do... Głos do... studia!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Chciałem gitarę się pożyczyć. Którą chcesz gitarę? No tą co ostatnio. To był strat, to nie. To Rychlicki pożyczył. No. No Jaguara mogę się dać. Spoko. Tak? Dobra, to poczekaj. To poczekaj. Chwilę, nie? Gotówkę masz, czy nie? Kartę mogę zapłacić. To poczekaj chwilę. Może przejdzie, czekaj. Nie, no musisz pin. Który masz ten koncert? O 20 dzisiaj, no. To na 10 wraca gitara. No dobrze. No, na razie. No. A ten auto mi pożyczysz, czy nie? Nie, no auto weź, tam 525 nie. Masz. 525 jedziesz pod San Pardo. No, na razie. Kochani! Serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek, drugi odcinek Pardon to tu TV. Jesteście nam najbliżsi sercu i nie możemy się doczekać, kiedy powitamy was serdecznie w szerokich progach Pardon to tu. Jednak kiedy to nim to się stanie, chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym dzisiejszy wieczór miał miejsce. Najskromniej chciałabym przedstawić w kolejności chronologicznej Daniel Radke jako Frank Sinatra. Jeden z najwybitniejszych gitarzystów Polski, Piotr Bukowski. W filozoficznej minucie Dominik Mokrzewski. Najcudowniejsi malarze tej epoki, Nathan Kryszk i Nathan North, nasz przyjaciel Pardonu. W międzyczasie nasi przyjaciele, bez których Pardon nie mógłby istnieć, bo to jest nasze emocjonalne i psychiczne i przyjacielskie wsparcie, Pia Jarmo Kittila. I oczywiście szalony komentator sportowy Tymek Brynda. I na zakończenie naszego programu jeszcze nie. Wspaniały koncert. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, że będziemy się widywać. Jesteście cudowni. Jerzy Mączyński i Wiktoria Jakubowska na perkusji. A teraz Michał Kasperek i 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Dobra, jestem kurtyną tutaj tylko, dziękuję. Jeszcze raz. Dziękuję wielka, pyszne ciacho. Tymku, zajebiste te skacze. Dobra gadanina. I jako ostatni Macio Moretti.
zapomniałam o trzech ekstremalnie ważnych osobach ze stresu, ale już mi przychodzi. Chciałabym podziękować pomysłodawcowi tego programu, czyli Teo Olterowi, wideo, kamerzyście, Arkowi Blomkowi i naszemu dźwiękowcu, oświetleniowcowi, czyli Jarkowi Żwyrblisowi. Dziękujemy serdecznie. Pa!